Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 2.0. Ostatnio grałem z niestety oszustem czeską, to potwierdził. Mam nadzieję, że będzie ich coraz mniej. O, mamy szybko przeciwnika, bardzo dobrze, nie trzeba czekać. 2314. Jedziemy, Wietnam. Posunięcie D4. Zagramy skoczek F6, skoczek F3. No dobra, jedziemy ze swoimi debiutami, czyli G6. Będą schematy królewsko-indyjskie. Przeciwnik G3, też ustawia fianchetto. Dobra, roszada. Tutaj nie ma wielkiej filozofii w tym układzie. Przeciwnik pewnie zrobi roszadę, albo zagra może C4. Może też przejść tak bardziej pasywnie C3, ale tego nie polecam. Ale raczej C4 zagra, albo nie, no pewnie zrobi roszadę. No ale myśli sobie kawałeczek, ok. Moim planem będzie zagranie tradycyjnie. Posunięcie D6, potem skoczek na C6, może E5. O, widzę, że skoczek C3 zostało zagrane, czyli temat będzie trochę inny. Ok, czyli nie chcę C4 grać. Teraz pytanie, czy ja mogę zapobiec E4? To znaczy mogę zagrać tak i to też będzie raczej ok, ale nie chcę w ten sposób, chociaż to będzie ciekawe w sumie. Nie, bardziej mnie interesuje wyprowadzenie figur. Skoczek na C6, E4, goniec, dobra, skoczek C6, E4 i goniec G4. I tu będę sobie już nieco go kąsił. Potem E5 sobie zagram i powinno być, no, znaczy powinno być bardzo normalnie w tej sytuacji. Bardzo normalnie. Okej. Mam nadzieję, no tak sobie oczywiście polemizuję, żeby w końcu zrobić ten ranking 2300 tutaj. D5 też brałem pod uwagę. Teraz pytanie, chyba tak, mogę sobie spokojnie zagrać. Tego ruchu się nie obawiam, bo skoczek idzie sobie tu i zawsze wraca. I jeszcze mam zanadrzu oczywiście ruch C5 i potem będę trzymał punkt B4. No i powstaną schematy, które mi odpowiadają, więc jak ktoś lubi grać pewnego rodzaju struktury, to myślę, że nawet jak silnik ocenia to trochę gorzej, to nie ma na co, nie ma na to, znaczy według mnie nie ma co zwracać na to uwagi, tylko grać swoje schematy tam, gdzie czujemy się po prostu lepiej. Posunięcie E4, no to dobra, jedziemy ruch C5. Trochę to oczywiście ma mniejsze znaczenie, bo lepiej jakby pionek stał na C4, byśmy od razu go atakowali, ale pozycja myślę, że jest ok. Oczywiście przeciwnik może wybić, nie wybił. Dobra, tutaj wydaje mi się, żeby zagrać sobie spokojnie, to trzeba tutaj zagrać gońcem na G4. Znaczy spokojnie mówię w tym sensie, żeby tego skoczka zbić, jeżeli będzie H3 i potem skoczka przerzucić, tak muszę to zbić i skoczka przerzucić na D7, żeby trzymać punkt E5. No i teraz będę grał z planem A6, B5, to w ogóle byłoby cudowne, tylko że po A6 dostanę A4, ale też są korzyści, bo po A4 osłabi się punkt B4 i będę mógł zastosować hetman B6, na przykład hetman B4, choć nie od razu może w ten sposób grać, bo też wydaje mi się, że taki ruch jest ciekawy, żeby wstawić skoczka tutaj. Dużo jest dobrych możliwości. Też wprowadzi tutaj gońca na E3. Choć może ten ruch jest całkiem ok. No dobra, zaryzykujmy. Znaczy, może inaczej, to nie jest ryzyko, tylko zagram w ten sposób, żeby przeciwnik nie mógł, powiedzmy, gońcem się ruszyć gdzieś tam aktywnie. Aczkolwiek jak zagra tu, to nie mogę wziąć pionka, już tak patrzę, bo wieża wchodzi tu. A nie, bo będę mógł tutaj zbić. Ale ten hetman będzie miał ciasno, chociaż tu i tu może. No trzeba tutaj na pewno mocno policzyć. Przypuszczam, że jakaś wieża E2, A2 lub wieża B1. Może przeciwnik spróbować w ten sposób. Jaki będzie dalszy mój plan? Mianowicie tutaj chyba E6, chociaż bicie, trochę punkt E6 słaby, ale nic mi tutaj chyba nie grozi. Może spróbować nawet tak zagrać i wtedy E6. Fajnie by było mieć taką strukturę, żeby nie było tego pionka i tego pionka. To wtedy już bym sobie fajnie wieżą na E8 stanął, skoczkiem na E5. Zresztą wydaje mi się, że z debiutu wyszedłem całkiem sensownie i przyjemnie. Takie mam odczucie, mogę się mylić. Białe pewnie też są zadowolone ze swojego stanu rzeczy. Nie wiem. Jestem w stanie za kogoś tutaj się wypowiedzieć, za mojego przeciwnika w tym momencie, ale wydaje mi się, że jest ok. Z jednej i z drugiej strony mi się podoba, przeciwnikowi pewnie też. Może hetman B4, hetman C4. O!
Właśnie. Nastąpiło to, co myślałem. Teraz jak zagram tu, bo chodzi o to, czasami skoczek też może zagrać i zbić, ale to trzeba konkretnie liczyć. Jeżeli tak i tak, to tu. I czy on ma jakiś cichy ruch? Bierze A2. Okej. Okay. Nie mogę wziąć pionka na B2. Już mam swoją odpowiedź. Ale mogę zagrać tak. C4, żeby skoczek wszedł. I teraz już jest opcja zbicia, zbicia i wejścia tu. No ale wieża broni. To jest sprawa zrozumiała. Myślę, może tutaj, chociaż takie B4, tutaj w przelocie coś trzeba zbijać. Może wprowadzić wieżę. Wprowadzę wieżę na C8. Przytrzymam tego pionka na C4. Ok, F4 będzie kombinowane. To widać od razu, z daleka. Może tak, mimo wszystko teraz wejdę, żeby zagrać sobie E6. B4, bicie, bicie, to zawsze, nie muszę bić zawsze na B3, ale pewnie będzie można. H4, ciekawe, to chyba E6 zagram teraz. Spróbuję rozbić centrum. No ale tak, nie mogę za bardzo tutaj, bo skoczek wejdzie, ale mogę to przygotować, mogę też wieżą na pewno na E8 zagrać, ale zbił, dobra, zbił, zbił, pewnie goniec H3 jakieś się szykuje. No już się robią ciekawe rzeczy, bo centrum się zrobiło ruchome. A H5 poszło, dobra, w ten sposób chcesz mnie gryźć. Osłabiłem sobie króla chyba przez ten ruch E6, tak mi się wydaje. Też mądrze do tego gość podszedł. Myślę, że jakoś tak trzeba zagrać. Tu, dobra, skoczek wraca do łask. A, tu pionka podstawiłem. Ale może to nie jest jakieś złe w sumie, intuicyjnie tak patrząc. Staram się usprawiedliwić szybko. Chodzi o to, że jak zbiję hetman, to ja wejdę sobie tutaj na fajne pole. I może coś tam poszarpie, ale do końca chyba nie. Chyba wydaje mi się, że ten pionek. Właśnie poszło bicie, bo jak taki ruch, to mam fajne takie posunięcie. Ale on może wziąć pod uwagę tylko to. Dobra, pionek podstawiony, ale może mocno bym się tym nie martwił, bo może też tak. Zawsze się otworzy trochę linia. No właśnie, on nie bierze pionka. Co jest ciekawe. Tutaj teraz będzie miał opcję. Myślę, że tego pionka bronić, czy nie bronić. Jakieś takie zagranie tutaj nic nie daje, bo akcja się dzieje z innej strony. Dobra, muszę się teraz zastanowić. Czy nie wrócić hetmanem? On weźmie. Dobra, intuicyjnie wracam hetmanem, bo on się przyda tutaj do obrony. Jak weźmie pionka, to trudno. Jakby miał wziąć, to i tak by już wziął. Ale pewnie trzaśnie. Chociaż po biciu mam chyba takie zagranie. Ciekawe. Będę groził skoczek E4, bo wieża będzie spoglądać. No właśnie. A tak od razu? Jedziemy. A co tam? Jak wybije, to wybije. On oczywiście może wybić. Pionka oddam, tu się linia otwiera. Coraz bardziej się przekonuję do tego, że ta linia, jak się otworzy, to będzie dobrze. Skoczek D4. Jeżeli tak zagra, nawet jestem skłonny chyba zagrać tutaj i F5. No, tak czuję podskórnie, że może nie będzie to rewelacyjne dla mnie. Ale czasami trzeba po prostu troszkę zaryzykować. Ewentualnie jeszcze po hetman tu, może hetman tu, ale wieża tu i mi wzmocni atak. No to wtedy tak, chodzi o to, że skoczek wejdzie. Może od razu E5 faktycznie. No cóż, idziemy na żywioł. Zbił jednak, dobra, czyli pozycja się zmienia. Okej. Pozycja się zmieniła. Może tak w ogóle. Niech będzie tak. Trzymam gońca, trzymam pionka. Tutaj mogę, tu wisi, ale tam się zepsują piony. Dobra, idziemy na ten układ. Idziemy na ten układ i tutaj wieża D8, po prostu bronię pionka. Tak. 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 No, końcówka ciekawa. Tak, może zagrać. Jeszcze będę musiał. Aj, nieprzyjemności. Chociaż. No właśnie. Może nie do końca zagrałem jednak optymalnie. Na pewno mój król ma kłopoty. Trochę zbyt odważnie. Te E6 może nie było zbyt dobre. Osłabienie króla. To jest nauka na przyszłość. Tak teraz patrzę. No, jest pionek mniej, ale to rekompensuje.
Po tym ruchu może tak w ogóle? Jak tu, to będzie ok. Skoczek fajnie broni. Tak, tak. Jak tu, to tu. Jak tu, to tu. I figura więcej. Jak tak, to tak. Aha, odbije skoczka. Jeszcze raz. Tak, tak. Tak, tak. Tak. A to wtedy... Tu, dobra, i tak tam nie zagrał. Okej. Chyba tutaj trzeba zagrać. Może wieża C7, żeby tam coś straszyć, ale... Sprytnie, sprytnie. Ja tym skoczkiem za bardzo nie mogę pofruwać. Niestety. Muszę tak zagrać. Nie wiem, czemu mi ten do głowy ruch przychodzi, żeby tutaj uderzyć. Narzucę się tak. No tak, wieża C6, to się chyba broni. Wieża tutaj będzie dobrze broniła, według mnie. A z tą sobie zrobimy porządek. Jeżeli tutaj, no to bicie. Jeżeli bicie, to hetman tu. No wieża będzie musiała wybić, ja wybiję. Wieża wejdzie na F6, tu będzie atak. Ale król tutaj, on nie może wybić, bo ja wybijam i tu jest atak na hetmana. Wieża będzie groźnie wyglądała, no ale nie ma wyjścia. Trzeba wybić. Choć mogłem jeszcze tak zagrać w sumie. Aj. Trochę chyba... O, pomieszałem tutaj. No dobra, ale wieżę obronimy chociaż tu. Jakby doszło do wymiany wszystkich ciężkich figur, to byłoby cacy. Jeszcze tam jakieś szachy mam fajne. I tam jakiś hetman wchodzi wtedy. To może wyglądać zacnie. Chociaż on tak. Ja dam szacha. On się zasłoni albo dojdzie królem. A, tutaj zagrał spryciula. No dobrze. Tutaj, tutaj, tutaj. Chyba nic nie ma. Póki co. No muszę hetman E7. Muszę tutaj bronić tych pól. Troszkę defensywnie, ale skoczek może sobie dobrze radzić defensywnie. Chociaż wydaje mi się, że biały ma cały czas lepiej. Ale taka jest gra. On ma mało czasu. Mam nadzieję, że coś tutaj się uda zaraz przeciwnika oszukać. Na szczęście wieża dobrze broni. Mogę też wieżą wrócić teoretycznie. Tylko, że on zagra... No właśnie, zagra tu mi na tego pionka. Będę musiał tak. On teraz tutaj będzie chciał tam sobie wlecieć. A wieżą tu zagra. Chwila, bo może lepiej tak zagrać teraz. Tu będę atakował. Szacha da, ja tu. Okej. Okay. Się broni. Skoczek do, wraca do akcji. Skoczek wraca do akcji. Wieża C6 według mnie stoi bardzo dobrze. Obronnie bardzo dobrze stoi. I teraz mam możliwość zbicia tu pionka. Co ułatwi mi troszeczkę, bo ta wieża na F6 może być bardzo niebezpieczna. No szach jest. Też mogę tak w sumie zagrać, ale co dalej, nie? Dalej będę pod związaniem. A, poczekajcie. Dopiero dostrzegłem, że po tym ruchu jest tak. No dobra, zagram raz tak. Zobaczymy, czy on będzie powtarzał posunięcia. To też jest sprawdzenie jego zamiarów. W ostateczności, jak będę na upartego chciał próbować wygrywać, choć to może być bardzo ryzykowne. No tak, może ten remis dla mnie jest ok, bo... No dobra, zobaczymy, jak on zagra. Zaraz sobie to przeanalizuję jeszcze. Bo teraz też po szachu ja nie mogę się zasłonić, bo wieża F7. No tak, typowy motyw. No kurczę, brakuje pionka właśnie na linii H. A teraz tak patrzę właśnie, że... Uuu, to jest ciekawe. Nie mogę tak... Ten ruch nie ratuje. Aha, chwila, nie do końca. Nie, ratuje mnie. Tu, bo jeżeli on tu, to ja zbijam i na końcu mam widełki. Proszę pana. Chyba to przeoczył gościu. G5 mnie ratuje elegancko. G5 tu jest fantastycznym ruchem. I za chwilę zbijam skoczkiem i to ja tutaj łapię wiatr w żagle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Gość to chyba przeoczył.
Bo jeżeli nie byłoby szacha na F3 od skoczka, no to wieża G4 i tu jest ciężko bardzo. Poszło tak, słuchajcie, no to hop. I teraz jak on zbija, to ja nawet mogę tak i tak. Jeżeli zbija, to nawet mogę zbić hetmanem, potem tak. No właśnie. Tutaj się dzieje akcja, dobra. Może w ogóle tak zagrać, ale nie on da szacha. On mi tu atakuje, ale ja nie muszę reagować przecież. Może zbić w ogóle tutaj. Może tak zagrać? Nie, no co ja w ogóle gadam. Okej, ale trzeba też uważnie do końca. Może w ogóle taki ruch jest ciekawy, nie wiem. Jakiś hetman tutaj. Mam trochę więcej czasu, mogę się chwilę zastanowić. Może w ogóle skoczek F7 też wygląda ciekawie. Hetman gdzieś będzie musiał zagrać, pewnie tam. Tu pionek będzie wisiał. Tu mnie bardzo kusi, żeby zbić i żeby tam już atakować. Wiecie co, jak mnie to kusi, to chyba tak zagram. Tu, żeby z kontrą uderzyć, ale będzie potem taki ruch, ale zawsze tu się bronię, jakiś taki szach. A tam jakaś kontra tu. Dobra, niech się dzieje wola nieba. Aha, jednak tutaj speniał. Znacie takie słowo? Speniał. No to co, bije kolejnego pionka i na związaniu trzymam gościa? Dlaczego by nie? No dobrze, to chyba tak wracamy sobie teraz. Tu mnie bardzo kusi, jak to ja, ale. Dobra, bierze C8, żeby nie było szacha na E8, bo on mi da tutaj szacha. Ja muszę grać król G8. Tu się na razie trzyma. No mam dwa pionki więcej, bronię się, tutaj grozi. Dobra, wszystko widzę, taki ruch. Szach w ogóle, tu szach, tutaj, tu i tu. Nie no, co ja gadam, skoczek będzie wisiał. Dobra, czasu się robi mało. Aha, zapomniałem o czasie. A tak? Nie, dobra, damy szacha i potem tu. Dobra, damy szacha, żeby nie stracić wieży na C8 i potem tu. Jak on tak, to nawet mogę tu zagrać. To będzie bezpieczniejsze. Ale zbił, okej. No i dobra, czyli poszły uproszczenia. Okej, tu muszę uważać. Mogę dać szacha, nie muszę. Może tak po prostu. Może tak, bronimy tu pionka. Dobra, skoczek F8. A to się przybliżę królem. Jeszcze się przybliżę królem. Myślę, że do góry się podciągniemy. Pionek. Tak, tutaj nie mogę, tu jakoś muszę uderzyć. Nie wiem, co to jest za końcówka, szczerze mówiąc. Chyba stracę skoczka za chwilę, co? Muszę zagrać jakoś tak. Już na sekundę gramy, to dlatego też tak dosyć szybko.
No to i tak Rhymes jak zbije właśnie. A to pozycja to nie wiem jaka jest. Chyba remisowa. No ale czas. Czas też jest elementem gry. Okej. No cóż, cóż ja mogę powiedzieć. Chyba nie zagrałem nie fair play, tak mi się wydaje. Czas element gry. Tak jest w internecie, jakby człowiek na grze grał, mógłby może zareklamować, ale nie wiem co to za końcówka, szczerze mówiąc. No, w każdym razie wyjście z wora było, trochę niedokładności. 2294, lecimy dalej. Szukamy sobie kolejnego gracza. Jedno jest pewne, na pewno gość nie cheatował. A to już było odczuwalne, że było ok. Przy okazji pamiętajcie, współpracuję tutaj ze sklepem szachowo.pl, można robić zakupy, 10% taniej na hasło Pan Szachus. Mamy D4, mamy G6, przeciwnik 2,285, ok, posunięcie G6, no już mnie korci, żeby grać jakieś tutaj dziwolągi, ale zagram najpierw po ludzku, czyli posunięcie E4, goniec, ja zagram H4, no to już nie jest po ludzku, ale wybaczcie, po prostu musiałem. Jakoś mnie to tak kusi, żeby tutaj jednak... Dobra, skoczek F3, to już znajduję sobie dobrą placówkę. Goniec E2 od razu zagram, bo goniec G4 się szykuje. Takie dziwolągi. Ja tutaj spróbuję właśnie troszeczkę inaczej pograć niż zwykle. C3, przytrzymam pionka. On E5 będzie chciał pewnie zaczesać. Myślę, że D5 od razu tu zagram. Jak skoczek wejdzie, to będę mógł wybić. No właśnie, wybijam i jestem zadowolony z pozycji. I zagram sobie jakiś goniec G5. Oj, podstawiłem! Za szybko. Nie, nie podstawiłem! Haha, proszę Państwa. Ruch z ukrycia. Ajajajajaj, szachuś. Ależ Ty zostawiasz pułapki, nawet sam na siebie zostawiasz pułapki. No, okazuje się, że świetnie wyszło. No tak, dynamika w pozycji poszła i koniec. Gość się rozłączył w ogóle. A nie, ma problemy z netem. Pułapka stara jak świat, dopiero teraz to zauważyłem. Przypadek. Przypadek, ale no cóż. Nie wiem w sumie jak to skomentować. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale cieszę się, że biorę figurę. Typowy motyw. Goniec G5 jest takie typowe, żeby wziąć pionka. Tutaj C3 odsłoniło hetmana. Hop, hop, hop. I mamy to. Ale pułapka. Pułapeczka weszła jak masełko. W 10 ruchu. W 9 w zasadzie. Co? Przeciwnik za 20 sekund, jak nie przyjdzie, to automatycznie się podda. Według systemu, tutaj widzę na dole u siebie. 10 sekund mu zostało. Może się wkurzył i się rozłączył. W sumie nie wiem. No właśnie. Piękna wygrana w 10 ruchach. No. 2300. Mamy to. Mamy to, moi drodzy, i lecimy dalej. Lecimy dalej. Partia. No cóż, ale brałem figurę. No, umówmy się. Możliwe, żebym wygrał. No, możliwe, żebym wygrał już z tą figurą więcej. Ok. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Ale 2300 przekroczone. I teraz każde oczko zbliża już nas do 2400. Znaczy, wcześniej też tak było, tylko wiecie o co chodzi. Już jest coraz bliżej. D4 skoczek, F6, C4. Ok, E6. Może G3 sobie zagram i goniec G2. Goniec G2. I skoczek F3. No, takie struktury tutaj mamy katalońskie. Ja lubię sobie zagrać skoczkiem na C3, sprowokować go do wybicia. Ale przeciwnik nie chce. No dobrze, to się wspomogę ruchem B3. Choć hetman D3 był też ciekawy. Chyba taki ruch się też zagrywa. Zagram sobie B3, żeby wstawić gońca tutaj. Ewentualnie też tutaj, bo B3 niekoniecznie jest po to, żeby grać gońcem na B2, tylko żeby wspomóc pionka. A, klasyczna partia, klasyczna pozycja. A skoczek B6? A to nie jest prowokacja do C5? Sprowokował mnie, więc muszę. No i koniec F4. Tutaj chodzi o to, żeby połączyć hetmana z wieżą, żeby mieć posunięcie B4, bo jeżeli będzie tak, to ja tak. Jeżeli on tak, to ja tak. I tak może prawdopodobnie nastąpić.
Z tego co wiem, to tak się mniej więcej gra teraz w tych strukturach. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj planem czarnych też jest to, żeby dążyć do ruchu E5, ale na razie jest to niemożliwe. Mocno ten ruch, mocno ten punkt trzymam. Też zobaczymy właśnie, jak to się tutaj potoczy. Przeciwnik myśli H6, no dobra, czyli takie G5 może być próbowane. Wiecie co? Kusi mnie coś takiego. Ale G5 nie wydaje mi się, że będzie jakieś fantastyczne. Ja sobie odejdę po prostu. I tam będzie słabość. Liczę na to, dlatego gram B4. Wzmocnię tutaj C5 i liczę na G5 mimo wszystko. G5 to w ogóle też tak może? Słuchajcie, co tu się dzieje? On faktycznie w to idzie. Nawet goniec C... Nie, goniec C1 nie mogę. No, na G5 bicie to chyba będzie już strasznie ryzykowne. Nie, no, goniec E3. Goniec E3. Taki ruch. Po takim ruchu tak się zastanawiam, czy nie zagrać H3 w ogóle. Nie, no, po tym ruchu to odejdę raczej na D2. Ale E5 będzie możliwe. No nie, no do E5 przeciwnik ma szansę doprowadzić tego pionka tutaj, więc zagram tak i też E4 wtedy wrzucę. No to jest E3, goniec E4 też jest prowokacja. Chociaż on może tak, tak i tak. A to wtedy goniec D4. Haha. Hetman C7. A no właśnie. Goniec D2. Teraz taki ruch. A, poszło F5. Okej. Okay. Chyba tak zagramy. Myślę, głośno myślę. Nie no, zagram tak. Bardzo mi się to narzuca, żeby wejść skoczkiem tutaj i żeby tego skoczka wypędzić. Tak i tak zagrać w ogóle. W ten sposób tutaj mi się chce. No i zastanawiam się, czy uda mi się wykorzystać to, że przeciwnik odsłonił tutaj króla mocno. Nie zawsze tak musi być. Goniec F6 chyba wygląda dobrze. Tutaj muszę zagrać tak i grozi H3. Skoczek nie ma ucieczki. On musi gońcem na G7. Dobrze zagrał. Dobrze zagrał. Ja nie muszę F3, bo ten skoczek i tak stamtąd ucieknie. Wydaje mi się, że taki ruch może być dobry. Zagram nietypowo. Skoczek C2. Znaczy może to nie jest do końca nietypowo, ale przypilnuję ten D4, to posunięcie. I teraz F3, E4 mam jasny, prosty plan. Ale on się da fajnie gońcem przestawił, to trzeba też mu oddać. Już jakieś mnie kuszą tam poświęcenia w ogóle. Tak. Tak. I tak. Ale będzie ja. Jazda będzie niezła. Może na spokojnie do tego podejść. Nie no, F3, gramy F3. No uciekaj stąd skoczku teraz. Uciekaj skoczku. Skoczek pójdzie na F6 i posunięcie E4. Tu będzie groziło bicie. To też nie do końca. Dobra, ale też nie, ja nie muszę grać E4. Mogę poczekać na jego reakcję. Skoczek tu mi broni tego pionka, więc jest ok. Może A4, B5 w ogóle cisnąć tam. I ta wieża na A3 też fajnie się uaktywni. Już takie dalekowzroczne mam tutaj plany. Co on kombinuje? Tak? Nie, to bicie. F4 też jest ciekawe. Nie, tu się wszystko trzyma. Czekam na jego reakcję. Może skoczek odejdzie i tutaj. Nie no, skoczek musi odejść, a może taki ruch liczy gość. Ale wtedy skoczek zbija i tu wchodzi fajnie. Też nie mogę go tu puścić. Dobra, gram swoje. Idę tymi pionami, nie patrzę. Jeżeli E4, może zamknąć oczywiście pozycję. Dobra, to B4 teraz. O, to B4. Skoczek C2 spisuje się dobrze. Muszę uważać na taktykę skoczek C5 w pewnym momencie. Że tu, jak goniec będzie wolny, to skoczek C5 trzeba uważać. Że tu na razie się broni. Hetmana zaraz ustawię gdzieś. Może tu walnę i na A7. Coś postraszymy po drugiej stronie. Skontrujemy. Może jak? Może i tak trzeba grać. No, w tych zamkniętych pozycjach to no lekko nie ma. Okej. Z
chyba tak trzeba. Czy nie reagować? Może brak reakcji tu będzie dobry. Ale mogę wybić zawsze tu, więc najpierw wybiję stępem. I hetman A7. To się nie boimy niczego. Tam zagram sobie. Chodzi o to, że jak tutaj, tutaj. Czy to będzie dla mnie dobre? Może tu, tu. Czy przepchać bicie? Dwie rzutki. Dobra, przepychamy. Przepychamy na F4. Niech będzie. Zobaczymy, jak on zareaguje. Jak zbije, to planuję wieżą w ogóle zbić to. Ten pionek będzie tutaj osaczony. Oczywiście tam skoczek H5 jest jakieś, będzie trzeba wrócić, ale F4 może jest dobre, nie wiem, zbiję, przyjmę ofiarę pionka i pogramy. Może skoczek E2 tutaj, nie wiem. Do niego należy decyzja. Skoczek D2, C2 dobrze się spisał, tak teraz patrzę. Mam też dobrą opcję właśnie skoczkiem, żeby wejść tutaj na B4 na przykład. Hetman A7, skoczek B4, tu atakuje, wieża wejdzie. O ile, no, oczywiście też trzeba uważać na skrzydło królewskie. Zresztą czarne będą próbowały jakichś ataków typu hetman E8, hetman H5. I tak może też się zdarzyć, ale po takim ruchu ja mogę tu, tu i zbić tu. Na taktykę trzeba uważać, tu, 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 no trzeba uważać na wszystko. Zbił, zbijam wieżą, z tym zamysłem grałem, więc trzymam się planu. Skoczek H5 zagrał, dobrze, wracam na swoje miejsce. Aj, może dokładniej było tu. Bronić, no to już wymaga głębszego myślenia, ale nie sądzę, bo skoczek i tutaj ja tak na wieżę przy okazji, więc może i dobrze. Taki ruch też był ciekawy. Nie, no muszę trzymać tu pionka. Zresztą, jak on zagra tak, to ja może tym pionkiem w ogóle wybiję. Prawie ten się uwolni, ale tutaj będę twardo się bronił. Król H7, ok. Tak w ogóle chyba można. Nie. Hetman A7, tu bronimy, schodzimy z tego związania i teraz skoczek E2. Wydaje mi się, że mam miodek. Tu jest świetnie. Teraz na przykład jak goniec zagra sobie tak, ja będę miał opcję taką i uproszczenia pozycji przez C6. Opcja będzie, ale czy ja z niej skorzystam? Nie, no, no zaraz, nie może tutaj, bo przecież wieża bije. Dobra, tu już schodzimy na związanie, więc król H7 raczej nie było najlepsze, ale przypuszczam, że on chciał albo chce grać w ten sposób wieżą na G8. Ale nie może. Za mało czasu, bo tutaj cały czas kontroluje pionka. Bierze F7. O, to już wygląda ciekawie. W ogóle mogę tak, tak i mogę tak. Tylko, że to będzie wszystko wyglądało na wymianę. W końcu tam wybije. Więc chyba nie do końca mi się to podoba. Ale tak mogę też zagrać. Skorzystam z tej opcji i spróbuję bezpośrednio uderzyć tutaj w gościa. Ale już ten skoczek C2 mi się spodobał. Naprawdę on fajną funkcję spełnia w tej partii. Wiem, że taki ruch istnieje w pewnym wariancie. Gdzieś widziałem kogoś. Au! Okej, okay, tego nie widziałem, ale chwila, bo tutaj mi się pojawia już taktyka w postaci skoczek bije na C6, bo jeżeli tu skoczek, to zbijam wieżę, więc skoczek nie zbije. Jeżeli tak, to tak i ja zbijam tak. Skoczek zagra tu. Czy ja tamtym skoczkiem ucieknę wtedy? Ja tak. On tu wieżą wróci. No ucieknę, pionek więcej. Chyba trzeba z tego skorzystać, tak patrzę. Choć z drugiej strony, jak zagram sobie tu i obronię gońca i on wejdzie tu, to ja wezmę pionka. Tylko pytanie właśnie, co dalej? Jedziemy na uproszczenia. On tak może zagrać. Chyba pokiełbasiłem.
Chyba po kiełbasiłem tego ruchu, nie. Teraz dopiero dostrzegłem Hetman E8. Może nie zauważy. Nie zauważył. Tylko tu się robi groźnie. Muszę bronić skoczka. Bardzo mnie też kusi coś takiego. Zbicie pionkiem. On tu, ja tu. I kolejne będzie wisiało. Dobra, wiecie co? Ja na to pójdę. Bo mi się to kurczę podoba. No podoba mi się ten wariant, że biorę materiał, oddaję hetmana. I w ten sposób będzie to wyglądało. Na taki ruch oczywiście muszę uważać bardzo, ale tu się jakoś tam czuję podskórnie, że to mi się zazębia. Skoczek musi się poświęcić, jeżeli chce zagrać aktywnie. To też mnie trochę przekonuje. Czy koniec na E6? Jeżeli tak, to ja tutaj zagram chyba. I tu bronię tamtej. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ciężko stwierdzić. Zbił. Ale to dobrze dla mnie. Zaraz, moment. Aha, bo on może tu, tu i tu. Okej. Nie mogę zbić gońca. Okej, ale mogę zagrać tak. Tyle, że jak ja zrobię tu, to on tu, tu, tu i grożą maty. Zmuszę tak. Gram skoczek K2 jednak. Poświęcenie moje było bardzo iście ryzykowne i takie jest. Żeś trochę poszalał. Ale dobrze, no mata tu nie będzie, jak wieża tu stoi. Mata nie będzie. Pytanie, czy ja wykorzystam. Chyba jednak w tej dobrej pozycji niepotrzebnie zaryzykowałem. Tutaj aż się prosi, żeby zagrać, ale. No nie, on ma lepiej, zdecydowanie ma teraz lepiej. No musiałby jakiś błąd popełnić, żeby mnie tutaj, żebym mógł to na swoją korzyść przerzucić tę partię. Poniekąd liczyłem na ten ruch, ale to ja mam tak. Tu biorę. Bardzo ważnego gońca, potem tu się ustawiam. I da się grać. On popełnia gafy powoli, słuchajcie. No i biorę. On popełnia gafy. W ogóle taki ruch też jest świetny chyba. Bo tu biorę. Dobra, teraz pytanie. Czy tutaj grać i ustawić świetnie gońca? Aj, mam teraz dobre możliwości, słuchajcie. Bardzo dobre możliwości. Jeżeli... Chwila. Tutaj. No nawet jeżeli weźmie, no to biorę. No para gońców będzie ok. Ale wydaje mi się, że to może być ciekawe. Goniec strzela w pustą przestrzeń, tu będę miał opcję. Dobra, to wydaje się ciekawsze. To wydaje się ciekawsze. I ten pionek będzie bardzo taki nieprzyjemny według mnie. Wydaje mi się, że dobrze, skoczek D4. Naturalnie to wygląda i chyba silnie. No to teraz przeciwnik może mieć problem. A skoczek G7, dobrze, ale to chyba tak. Uderzamy w pionka. On musi zagrać tak. I będziemy go straszyć tak. Przepraszam, najmocniej kicha beczka. Zdążyłem kamerkę wyłączyć. Straszymy. Straszymy. Goniec C3, niech się boi. Bo mogę tak odejść i cały czas będę miał świetnego gońca i wejdę tu. Nie, no to figury moje teraz zaczynają współpracować kapitalnie. To tak jak Wasilij Iwanczuk kiedyś gra. Ma taki fajny styl, że fajnie potrafi grać figurami. Już się podnieciłem, a jednak trzeba uważać do końca, jak widać. Tak, oczywiście, że tak mogę. Bo przecież tutaj potem bije. Więc on musi odbić, ja biję z szachem i ustawiam gońca, mój król bezpieczny. Da się grać. Chyba, że skoczek tu, ale to jakieś takie ruchy. Nie, to dobrze, to wszystko jest ok. Jak on zbija tu, to wtedy tam. Jak on da szacha tutaj, to tu, tu się trzyma. Zbił jednak. Skubaniutki, nie bał się. Czy ja czegoś nie zauważyłem? Nie, no wydaje mi się, że stoi dobrze. Zbijam tu. Mogę też nawet tak zagrać. Co ciekawe, nie muszę tam grać, ale mogę. Poczekajcie, bo jak tutaj, to mi mata przecież nie daje.
Nie no, wszystko się trzyma. No wszystko się trzyma. Mata nie dostaje, co nie? Okej. Okay. Zbijam gońcem. Jesteś mój gościu. Jesteś mój. Okej. Okay. Pytanie, czy ja tam jakoś matuję. Skoczek tu. Powiedzmy tu. No to mat. To matuję. Tu. On pójdzie tu. Dobra. Jakiś tu mat musi być. Nie, no musi tu być jakiś mat. Daję szacha. Niczym nie ryzykuję. O, i mat. Mamy to. 2309. Słuchajcie. A co mi tam? Spróbuję zagrać jeszcze jedną partię. Dobry humor. Partia wyszła, to trzeba przyznać. Trochę błędów pewnie, ale kto nie ryzykuje, ten wiadomo. D4, D6. OK. Zagrajmy sobie E4 w takim razie, czyli obronę pirca. Zagram sobie gońcem. Tak. C3 sobie tutaj zawiniemy. Trochę inaczej, skoczek E2. Pokombinuję, żeby nie grać cały czas teorii. OK. A ustawię taki domek. Co tam? Takiego żółwika. Może nie do końca to jest super. No właśnie. Tak. Po prostu spróbuję zagrać logicznie. O ile ta moja gra logiczna jest. W takich strukturach ja lubię też grać czarnymi. A sobie gram właśnie w ten sposób białymi. No dobra, oddam tego gońca. Ten ruch jakiś skoczkiem wykonał. Biorę i będę chciał grać chyba proste szachy pod tytułem na linii C. Będzie trzeba grać. Wielkiej filozofii nie ma tutaj w tym układzie. Wieża C1. Szybka akcja idzie. A3 się tutaj przyda. A i druga wieża jakby stała tutaj, to by było lepiej jednak. Można zawsze ten punkt naprawić, ale... Chyba tak, chyba D5. Otwieram wprawdzie gońca, ale sobie też otwieram gońca. Skoczek znajdzie dobre miejsce, więc mi się wydaje, że spoko. OK. Skoczek D4 sobie wskoczymy. Coś takiego trzeba kombinować, ale na razie nie mogę. Więc coś takiego chyba. Albo skoczkiem tutaj. O, właśnie, może trochę lepiej będzie. Skoczek pilnuje pola B5, żeby nie było widełek. Czyli widełek związania. Przepraszam najmocniej. Skoczek E2. Dobra, skoczek E2. Pójdziemy na wymiany. Pójdziemy na wszystkie wymiany. I co to będzie za końcówka? Zobaczymy. Króla podciągnę, żeby pilnować E1, bo już widzę, że po wymianach tam do końca hetman by zagrał. Aha, tutaj dobre zagranie. Dobra, jedną wymianę zrobimy. Chyba B4 jest OK. Nie wpuszczam w ten sposób tutaj skoczka na cepcie. Aha, wpuszczam tutaj. Może F4 nawet zagrać. Pomyślę nad tym za chwilę. Już to może być trochę ryzykowne, ale ciekawe. Z drugiej strony może tak. F4 niech będzie mimo wszystko. Jak skoczek wróci, będzie chciał wejść tutaj, to H3. Muszę próbować mu ograniczyć figury. Zdaję sobie sprawę, że te partie gram dosyć szybko. Okej. No to tak. Próbujemy wymienić te wieże. Dojść do końcówki. Mi się wydaje, że czarne nie mają tu problemów. Niestety dla mnie. Okej, okay, chyba skoczek zbija, tak. Nie. A nie, skoczek nie wchodzi na C4. Co ja gadam? Dobrze jest. Czy nie jest dobrze? Bo taki ruch jest ciekawy według mnie. A nie, 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 bo bije i zdobywam figurę. Chwila. To jest dobrze, wszystko się trzyma. I to gość przegrywa. Podstawił. Dziękuję, dobranoc. No, dzisiaj dobra aura sprzyja, słuchajcie. Nie widział tego. Zamysł był dobry, ale jak widać, to był tylko zamysł.
Tu. I będzie musiał wybić gońcem, bo hetman jest w pułapce. Ojejku, co ja zagrałem? Tu przecież może zbić. Już nastąpiło małe rozluźnienie. Niedobrze, Krzysztof. Oj, 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 oj. Chwila, no muszę tak się bronić chyba. Tak, bronię się tu, bo się wszystko w ten sposób trzyma. No dobra, nadal jest dobrze. Ale już się bałem, że tutaj coś strasznie wypuszczam. No, podstawiłem piona strasznie źle. Już, widzicie, to rozluźnienie do końca. Nawet jak jest figura więcej, to nie musi mieć ogromnego znaczenia, jak widać. Zagram królem, żeby nie być na związaniu. I tutaj hetmanem chyba będę mógł wymienić wszystko. Jak dobrze patrzę, hetman nie ma dobrych odejść. Aha, tutaj jeszcze może. Śmiesznie to będzie wyglądać. Ale wtedy mam taki ruch. Jak on wybije na C3, to skoczek i tutaj bronię, więc skoczek nigdzie nie odejdzie z atakiem na skoczka. Dobra. Skoczka C3. Sorry, mam takie małe skróty myślowe. Mam nadzieję, że one są w miarę zrozumiałe. Po prostu wymiana hetmanów tutaj już ułatwi sprawę. Aha, tu i on jeszcze tu będzie skubany, nie chciał wymienić. A to wejdę na C8. To wtedy wejdę na C8. Na skoczki po bronie? No dobrze, do współpraca figur dobra. Na C8, hop. Teraz tak. Hetman nie może tu, nie może tu. Tutaj tam, a jak wejdzie na B2, to podziała. Dobra. Chodzi o to, żeby tak zagrać. Nie, bo on zbije, co ja gadam, w ogóle nie mogę w ten sposób. Okej, przynajmniej goniec jest stąd wyrzucony. To może cichy ruch. Hacz. Ruch wyczekujący. Nie wiem, co grać. Poczekam na... Aj! Co ja zrobiłem? Ależ ślepota. Ale H3 dobry ruch, bo nie może tutaj. No i pozbierał mi tych pionów. Nie. No nie. Nie, proszę, tylko nie to. Krzysztof, nie możesz takiej pozycji przegrać. To jest dramat. Nie, no to jest dramat po prostu. Teraz czarne już mają dobrze. Pionów pozbierały mi, ale mu dałem wypuścić. Nie widziałem, po prostu na E4. On tutaj jeszcze zbija, okej. No dobra, wybijam, bo skoczek groźny. No i uciekam. Straszne to. Ja nawet nie wiem, czy ta pozycja w ogóle jest wygrana. Ale z remisu się chyba trzeba cieszyć. To jakiś wieczny szach. Ale pograłem jak Cajmer. Straszne to było. Jestem ciekawy, czy on będzie chciał to wygrywać. O właśnie, chyba będzie chciał. Wracam hetmanem, spróbuję wymienić. No dobra, to trochę może się uda ustabilizować pozycję. Spróbuję wymienić. No ja już mogę sobie robić takie ruchy, jak wróci, to ja sobie zagram tak. Z powrotem. On wymienić nie chce wymienić zapewne. Szach był, no tak. To jak nie skoordynuję skoczków dobrze. A to jeszcze raz tak zagram. Ciekawe, czy on chce remis. Nie chce remisu. Co to za poza? Ile mam pionków mniej? No teraz tak. To mam szansę. Ile mam pionków mniej? Cztery? Cztery pionki mniej. Ale jednego odzyskuję, już widzę. Bo gram tu. Ten pionek B4 to jest jedyna nadzieja. Co to za końcówka? Aha, bo on jeszcze musi odejść tak jakoś. I nie będę musiał wymieniać jednego skoczka. To dobrze dla mnie. Okej, idę tu. Aha, on tak jeszcze może. Dlaczego on gra tak szybko? No dobra, pionka wziąć musiałem. On tak będzie chciał grać. Tutaj. Tak, jak tego wezmę, to już będzie dobrze.
Tak musi chyba. Wtedy mi się zwalnia pole tutaj. Szybko zagrał. Król jego jest za daleko. Mój nie musi iść teraz do przodu, nie ma takiej potrzeby. Skoczki działają. O, mogę wziąć chyba tego pionka i w ogóle będzie cudownie. Bo jak tu pójdzie, to będzie groźnie. Haha, mam cię, gościu. Mam cię, gościu. Ten pionek był ważniejszy. Dobra, no to z powrotem biorę tego. No to w ogóle nierozważnie pograł, strasznie szybko. To biorę kolejnego. No, no to już teraz easy. Dobra, nie mówię easy, bo znowu jakąś trąbę dostanę tutaj, im coś przeoczę, więc nie mogę tak grać. No to tak, to trzymam. Oczywiście mogę sobie spokojnie królem podejść, ale też chyba mogę zasuwać. Tu, tu, tu. Tu, tu. No to idziemy. B5, wszystko działa. Nawet jak ten pionek za tego się wymieni, to powinna być wygrana. Techniczna. Ale powinna być. No dobra, mam cię. Tutaj skoczek pilnuje. Jak on zagra tak, to ja królem, żeby skoczek tu pilnował. To też istotne. Aha, on zagra tak. No dobra, dobra. No dobra, tu się trzymamy. Tu się trzymamy. Teraz król tutaj. Muszę pilnować cały czas, żeby mi ten pionek nie uciekał, więc nie mogę zbić pionka. Chyba że pójdzie tutaj, to wtedy wezmę. Nie no, ale bez jaj, no, dwie figury więcej. Za dwa piony wprawdzie. Ale partia, niesamowita partia. W tym speedrunie cuda się dzieją. Aha, on tutaj, to tutaj, tego nie zobaczyłem. Dobra, wygrywam szybko. Skoczki tu namieszały. Ależ się porobiło. No jak pójdzie tu, to po prostu wezmę pionka. No dzieje się trochę w tym speedrunie, słuchajcie, dzisiaj. Trzy minuty do końca mu zostało. Nie wiem, czy gość robi to specjalnie, ale takie mam wrażenie. Oczywiście on nie chciał remisu, remis mógł grać w każdym momencie, no tam po prostu popodstawiałem. Ale jak to u mnie zwykle bywa, trzeba nad tym jakoś popracować, to wyeliminować ze swojej gry, bo wypuszczanie takich przewag to bardzo, bardzo boli. Ale to myślę, że nie raz każdy z nas tak miał. Mamy 2317, świetnie. Dzięki za dzisiaj, widzimy się w kolejnym odcinku.